Zatem wiemy, że w Laravelu model i odpowiadająca mu tabela w bazie danych bardzo się lubią. A co gdy tabele w bazie danych mają ze sobą różne relacje? Czy wtedy odpowiadające im modele też będą wchodzić w jakieś relacje? Jeżeli tak, jak to zrobić? Czy jest to trudne? Łatwe? Zobaczcie, sami zapraszam. Zaczniemy jednak od kilku uzupełnień, dopiero później omówimy sobie relacje, dzisiaj relacje jeden do wielu, a potem znowu jeszcze parę informacji dodatkowych, tak żeby ten obraz elokwent i modelu, i bazy danych coraz lepiej nam się gdzieś w głowie budował. Od razu też przypominam, że i tak nie unikniemy dokumentacji, i tak nie unikniemy przejrzenia tego wszystkiego, bo tych przeróżnych funkcji, które tutaj mechanizm Eloquent dostarcza, jest po prostu zbyt dużo, żebyśmy sobie tak mogli rzucić okiem na dwie, trzy funkcje i zamknąć sprawę. Równocześnie też jestem ograniczony trochę czasem, i też nie chodzi o to w tym kursie, żeby omówić dosłownie wszystko. Zatem Małe uzupełnienie, chciałbym powrócić do tego kasowania miękkiego, o którym wspomniałem w ostatnim odcinku, a w sumie go nie pokazałem, ale stwierdziłem, że jednak warto pokazać, bo ma on pewne ciekawe momenty, które warto pokazać, wyjaśnić. Zobaczcie. Spójrzcie. W mojej migracji, która tworzyła tabelę Tools, dopisałem teraz. Takie polecenie, soft litesk, takie, które no właśnie, utworzy domyślne pewne pola, dzięki którym Laravel będzie sobie mięciutko kasował tam. No to jak to zaowocuje, kiedy jeszcze raz utworzę tę tabelę? No to zobaczcie, zaowocuje to dokładnie taką sytuacją, w której tools, 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 chodzi tutaj tools, o, jesteśmy w tabeli tools, zobaczcie, pojawiła się tu kolumna deleted at, czyli taki usunięty w danym momencie. Działa to tak, że w to miejsce jest wkładana bodajże godzina z nawet tutaj sekundami, całą datą, w którym to momencie usunięto ten element z bazy danych, przy czym mówiąc usunięto z bazy danych mam na myśli nie dosłowne wywalenie tego z bazy, ale umowne wywalenie tego z bazy, czyli ten obiekt dla Ralavela przestanie istnieć, to znaczy kiedy będę tam sobie coś wyszukiwał w bazie, to ten rekord nie będzie brany pod uwagę, mimo że jest. Tak naprawdę będę mógł się i do niego dobrać. Są na to odpowiednie jakieś metody tam przegrzebywania w śmietniku, ale generalnie kiedy będę jakimś findem, czy metodą all, którą już znacie, pobierał sobie jakieś rekordy, by mieć na ich podstawie utworzone obiekty, to te, które tutaj nie mają nula w tej kolumnie, zostaną po prostu pominięte aby umożliwić to kasowanie do końca i w pełni musimy sobie do klasy Tool dokleić, doodziedziczyć takie cechy właśnie związane z metodami tego miękkiego kasowania i inne zresztą z tym kasowaniem tam się wiążą funkcje, metody chociażby takie, które sprawdzają czy obiekt jest już skasowany czy nie. I tu Soft Leads mamy to w tej linijce. Jakby ktoś był ciekawy akurat u mnie Tutaj w NetBeansie mogę sobie pójść szybciutko i podejrzeć. O, właśnie tutaj macie zestaw takich metod, które zostaną doklejone do tego naszego tula, ale to nie jest jakoś tu nam potrzebne. Zatem taka linieczka, i w tym momencie już będziemy mogli działać. A oto co będziemy mogli zrobić. Spójrzmy sobie tu na ten road. Jak zwykle interesuje nas ten ciąg instrukcji. W środku sama ścieżka nie jest istotna. Przyjrzyjmy się więc, co się stanie, kiedy tak namięciutko usuniemy sobie jakiś obiekt, który wcześniej sobie tam znajdziemy. Popatrzcie. Zatem szukamy sobie w tabeli tools model tool, tabela tools, jakiegoś rekordu o podanym ID. Ja tu pierwszy z brzegu weźmiemy, bo istnieje, więc sobie weźmiemy, przy czym find szuka oczywiście obiekty istniejące, ale pomija te Miękko usunięte, zatem gdybym już ten obiekt miał w bazie, ale miałby tam ten marker, że on tak naprawdę nie istnieje, no to fajn by go nie znalazł. I za pierwszym razem usuniemy, bo będzie znaleziony, potem spróbujemy jeszcze raz usunąć zobaczycie, że już nie będzie znaleziony, mimo że fizycznie będzie tam ten rekord obecny. Zatem szukamy, to co znajdziemy, stanie się tutaj przypisane do te gdybyśmy nie znaleźli to to te będzie nulem i wtedy nie wykona się if tylko wykona się else kiedy już znajdziemy no właśnie metodą delete wywalimy sobie na miękko a następnie sprawdzimy tu jeszcze inną metodą, która właśnie jest dostarczona tu o, przez ten już cały. Tą metodą sobie sprawdzimy, czy mój obiekt przypadkiem nie był na miękko skasowany. No był, bo go wcześniej skasowałem. Jeżeli tak, to jeszcze tu sobie informacje dopiszemy. Tu chciałem po prostu pokazać, że tam jest więcej metod niż tylko jedno malutkie delete. No i co? Przejdźmy do postmana i to wykonajmy. Naprawdę... Z tym kasowaniem jajkami to jest niezła zależność. Kasowanie na miękko, na twardo, zupełnie jak z jajkami. Naprawdę, kasowanie sadzone by się też przydało. To, to by już był taki komplet zestaw sucharów na dzisiaj. Uwaga, pierwsze uruchomienie: Sent. Usunięty mięciutko, poszło. Ok. jeszcze raz: Sent powinien być usunięty. I teraz jest nie można odnaleźć wśród nieskasowanych. On będzie w bazie, ale już drugi raz skasować się go nie da. Zobaczmy, jak to teraz w Firefoxie wygląda i czy rzeczywiście on tutaj nam się skasował. Przeglądnijmy sobie tutaj to wszystko raz jeszcze i zobaczcie rzeczywiście. Ten tool o IDQ1 tutaj w polu deleted delete at nie ma już nula, tylko ma jakąś tam godzinę, minutę i tak dalej, kiedy został usunięty. Tak to właśnie działa. A tu macie metodę find or fail. Poszukamy sobie czegoś z indeksem minus 4. Wiemy, że tego nie ma, ale spróbujemy to znaleźć. Co się stanie, kiedy to odpalimy? A właśnie, już tu wcześniej kliknąłem, widzę 404 not found, po prostu nieznalezione, więc wywalam stronę z kodem 404. Czasem lepiej, tak Niż miałoby się wyświetlić coś z jakimiś błędami, brak obiektu w bazie czy coś w tym stylu. O, od razu 404, niech się tam użytkownik nie zastanawia, co nie zadziałało. Z jego punktu widzenia taki link jakby po prostu nie działa. On tam się będzie głowił, ale nie będzie wiedział o co chodzi. Taka sprytna funkcja. Find or fail. No ale przejdźmy dalej. Co my tutaj mamy? A właśnie, chciałem wam pokazać kursory i kawałki. To też jest jeszcze nie dotyczące relacji, ale też bardzo przydatne. Wcześniej mieliście taką metodę OL, która brała całą kolekcję wszystkich wpisów. Czasami jednak chcielibyśmy uniknąć tego, bo są takie metody, które trochę inaczej do tego pobierania danych podchodzą, bo OL robi co? No bierze wszystko, w jednym selekcie bierze wszystko z bazy danych. Zatem jeśli dużo, dużo, dużo rzeczy byłoby w bazie danych, to te OL jest w pewnym sensie niebezpieczne, bo Gwałtownie może urosnąć ram, który to wszystko sobie tam pobrał i trzyma w tych obiektach. Chcielibyśmy czasami tego uniknąć, czyli wolelibyśmy zadać ogromną ilość zapytań dobry procesor i tak sobie z tym poradzi zapytań do bazy danych ale uzyskiwać powolutku małą odpowiedź, zajmującą maleńką ilość pamięci. Czasami tak jest po prostu lepiej. To wszystko zależy od sytuacji. No i tu właśnie przychodzą z pomocą kursory. Zwróćcie uwagę na to, co zrobiłem tutaj. Mam tu taką pętlę for each i tutaj jest właśnie tool kursor. Ten zbiór będzie tak jakby wszystkim, ale on się realizuje nie właśnie że jedno zapytanie i wszystko naraz do ramu, tylko przychodzi po kolei przez kolejne rekordy. I wypluwa tutaj do zmiennej t jeden obiekt tutaj naszej, naszego modelu tool I wypluwa go tak po każdym zapytanku, czyli jest taka ukryta iteracja po tych kolejnych rekordach. Efekt jest taki, że tu jakieś imiona się powyświetlają. Zobaczmy te pierwsze info, które się tu wygeneruje z imion. A potem zobaczymy jeszcze następne, czyli te kawałki, te czanki. Dobra, postman, postman chodź no tutaj, chłopie. Dyszka, Sent, weźmy to może trochę inaczej, wyświetlmy. O, zobaczcie, i tu mam te imiona, które tam sobie wyświetlam. One się tam dokleją do napisu, na koniec wyświetlam ten napis. No, to nie sugerujcie się, to nie jest istotne. Chodzi mi o sam mechanizm, a nie o to, czy to ładnie wyświetlimy później. I tutaj te imiona są pobierane, ale właśnie jeden rekord zabieramy imię, drugi rekord zabieramy imię, trzecie pytanie do trzeciego rekordu. Taki kursor przechodzi od jednego do drugiego, nie wszystko naraz. No i później mamy jeszcze porcjowanie takie, kawałkowanie. To wygląda moi drodzy w ten sposób, że możemy też funkcję statyczną chunk tutaj użyć, gdzie podajemy taką porcję, po ile naraz chcemy sobie z bazy danych wyciągać. I to też jest forma weź wszystko, ale porcjami większymi niż po jeden. Czyli ja tu my tak, weź sobie po cztery na przykład. I teraz tutaj mamy takie domknięcie, gdzie będziemy sobie używali paczuszki jako zmiennej, która będzie te cztery wybrane rekordy do tego pak, do tej kolekcji pak tutaj pakowała i później będę mógł sobie przejść przez ten pak. Przez tą paczuszkę. To oczywiście nazwa wymyślona, bo to zmienna. Możecie tu sobie wpisać rower albo dynia, to nie ma znaczenia. No i tu foriczem przechodzę sobie przez te elementy i to akurat jakieś pole description sobie pododaję. Zobaczmy za chwilę, jak to wygląda. Tutaj za każdym razem w tym domknięciu będę wyświetlał słowo porcja. I tutaj, dopiero po tej porcji, te imiona, żebyśmy mogli zobaczyć, że rzeczywiście wewnątrz tej statycznej metody Chang tutaj zostanie to wywołane ileś tam razy w paczkach po cztery, aż się wszystkie elementy tool no, pobiorą, wypełnią. Tak przypominam, tutaj to oznacza, że będę korzystał ze zmiennej o tej tutaj, jakby zewnętrznej dla, dla mojego domknięcia tej funkcji anonimowej czymś. Globalnym jest to info, tak? Czymś tam zewnętrznym, wyżej w przestrzeni. Stąd chcę mieć do tego dostęp i tutaj sobie to info modyfikować dalej. Żeby na koniec to wyświetlić. No i jak sobie tutaj to uruchomiliśmy, to jeszcze raz spójrzcie na Postmana. Tutaj mamy o porcja i cztery opisy. I koniec. I znów się porcja wywołuje, ale tylko po cztery. Kolejne cztery. Nie te same od początku, tylko właśnie tak jakby sekwencyjnie. Przeczytam sobie wszystko po cztery. I to jest taki kompromis. Z jednej strony mam trochę mniej zapytań, a z drugiej ograniczoną ilość pamięci będę ciągle wykorzystywał, jakąś ustaloną, ponieważ są to zbliżone kolejne porcje. Cztery obiekty praktycznie z pierwszego pobrania no to będzie tyle samo ramu co cztery z następnego. Więc mogę się tutaj tak jakby. Zmieścić w kompromisie pomiędzy niezbyt wiele zapytań do bazy, a zarazem jakaś nieprzekraczająca dopuszczalnej wartości ilość ramu, który chcę użyć tutaj do operacji. Może się to Wam przydać, pomyślałem, że jeszcze to pokażę, uzupełnię ten odcinek. No a teraz przyjdziemy sobie do tych relacji, bo o nich dzisiaj cały odcinek tak główna treść. Żeby pokazać relacje między tabelami i tym samym relacje między modelami, potrzebujemy jakiejś drugiej tabeli, która wchodzi w relację z moją pierwszą. Ja tutaj wykorzystam tool, czyli tą tool z istniejącą tabelę tych narzędzi i stworzyłem sobie kolejną tabelę, która będzie tabelą napraw. Hipotetycznie jakieś narzędzie wartościowe może być naprawiane, nawet wielokrotnie. Na przykład latać do serwisu, bo się silniczek spalił, żeby tam naprawili. I wraca, nie? I tak dalej. Nie skupiłem się na pięknej bazie danych, ale na pewnej relacji, więc proszę wybaczyć uproszczenia. Zatem mamy tabelę napraw. Mamy tabelę z naprawami, i ta tabelka ma tylko kilka pól. Jakiś tam opis, dzień, kiedy zostało do naprawy wysłane. No i tutaj właśnie, tu się zaczyna relacja. Otóż tworzę sobie klucz obcy. Nazywam go Tool ID, bo mój wpis w bazie tych napraw musi jakoś nawiązywać do yy, tych narzędzi, gdyż naprawy dotyczą konkretnego narzędzia. Jedno narzędzie może mieć wiele napraw, ale jedna naprawa dotyczy jednego narzędzia. Zatem widzicie, że chcę tu pokazać relacje jeden do wielu i ponownie przypominam, że nie tłumaczę tych mechanizmów, ok, bo zakładam, że temat baz danych to trochę inny temat, i tutaj ktoś, kto korzysta z Laravela, doskonale się w tym orientuje, a przynajmniej na tyle, by móc tworzyć jakieś aplikacje. I tutaj teraz jeszcze sobie definiuję dokładniej, że ten tool ID ma być odwołaniem do pola ID w tabeli tools, i tu przy okazji, że jeszcze ustawiam taką relację bazodanową przy kasowaniu mam opcję kaskadowe usuwanie. To może tak już powiem tak, że jeżeli bym sobie usunął jakieś narzędzie z bazy danych, to zniknąć powinny wszystkie jej wpisy związane z naprawami, aby uniknąć sytuacji, w której nie mam już fizycznie narzędzia, nie mówię o miękkim usunięciu, tylko takim twardym, ale zostały naprawy dla tego narzędzia i one nie nie odwoływałyby się już do ID-ków istniejących, zatem no, taki burdel w bazie by się zrobił, zatem to sobie tak ustawiłem, bo mogę. W każdym razie, tutaj zobaczcie, to jest w pliku z migracją, ok, utworzy mi się taka tabela z naprawami. Oczywiście potrzebujemy też klasy naprawa, no żeby jakoś tutaj te modelowe mechanizmy odziedziczyć. I tu zobaczycie za chwilę jedną funkcję, tak samo będzie nowa funkcja potrzebna jeszcze w tool, ponieważ musimy jeszcze jakoś powiązać to ze sobą, ale serce już w zasadzie się dokona. Kiedy się dokona? No, tu już w zasadzie ten mechanizm dużo, dużo, dużo Laravelowi powiedział i coś tutaj dla nas stworzył. Popatrzcie, jak sobie poznam tą migrację, odpalimy. Zerknijmy na Firefox i przejdziemy sobie do, o właśnie, napraw. Ja tu na chwilę strukturę Wam pokażę. To zobaczcie, tutaj wszystko zostało utworzone i został utworzony Tool ID, i ten Tool ID już jest powiązany. Jakbym sobie tu widok relacyjny odpalił, to widzicie, że on sam się powiązał. Ja nie robiłem tego w bazie, to Laravel za mnie zrobił dzięki migracjom. Już tutaj ten mój Tool ID jest powiązany z tabelą Tools z polem ID i jeszcze przy kasowaniu zachowa się właśnie sposób kaskadowego kasowania. No. Bayer nie muszę się na tym znać, nie muszę znać tych poleceń, muszę tylko rozumieć te wpisy, a tutaj już migracja za mnie tą bazę ładnie utworzyła i to powiązanie istnieje. Ale teraz żeby z niego skorzystać i żeby w modelach jakoś móc odwoływać się do tej relacji, muszę parę rzeczy jeszcze wam pokazać. Musimy je dopisać do naszych class Tool i ten repair. Ale mm, to jest ważne. Zobaczcie, tutaj mam jakiś tool, powiedzmy, jestem w tym miejscu. I logika mi podpowiada, że chciałbym, że jak sobie wezmę jakieś narzędzie, na przykład dziesiąte narzędzie Sonie to chciałbym szybciutko mieć dostęp, yy, później już w, w, w Laravelu, do, do wszystkich... Napraw związanych z tym toolsem. Nie, że tam jakieś selekty będę odpalał nagle, będę tam wydziwiał, jak to zapytanie wymyślić. Nie, no. Chciałbym mieć taki prosty, naturalny sposób szybkiego pobrania, powiązania. Dzięki utworzonym relacjom w bazie między tabelami, chciałbym też szybko mieć między modelami możliwość jakiegoś łatwego pociągania jednego z drugiego. I zobaczcie, da się to zrobić. Jest to bardzo, bardzo, bardzo przyjemne, bardzo proste. W klasie Tool dodaję sobie taką metodę naprawy i zwracam. Patrzcie co, jest taka specjalna metoda na obiekcie Tool. Ta metoda hezmeny. czyli mówię słuchaj, mój Tool ma wiele powiązań istniejących w klasie naprawa. Idziemy teraz do naprawy. Tutaj tworzę metodę tool. Zaraz zobaczycie, jak się wykorzystuje te obie metody. I tu definiuję, słuchaj, jeżeli ktoś będzie chciał użyć na moim obiekcie naprawa metody tu, to Ty wiedz, że tool należy do, nie tool, do, że naprawa, moja naprawa należy do jakiegoś tula. Taka podwójna zależność, nie? Patrzcie jeszcze raz. Narzędzie może mieć wiele napraw. Logiczne, hezmeny, podajemy tu nazwę klasy, repair. A tu w naprawie mówimy, należysz do tula. Należysz do jakiegoś tula. Dwie takie metodki sobie tutaj żeśmy wklepali. No i teraz, co z tego powiecie? Na co mnie te metodki? Ha, patrzcie. Dwa przykłady, jedenasty i dwunasty. Poszukałem tu sobie tula o IDQ10. I teraz wywołuję tę metodę, ale zwróćcie uwagę, używam kontekstu tak, jakby to była własność, a nie metoda, bo wtedy będę miał taki kontekst get. W innym przypadku on będzie próbował tam coś ustawić. Zatem, mimo że tam mamy do czynienia z metodą, używam tego, jakby to nie była metoda. No, to takie pecha poskie magic function. Olać. Jak ktoś cenie się wgryza? Tutaj wiedzcie, że nie mamy, o, nawiasów. Ma być tak właśnie nie inaczej. Zatem logika mi mówi, że jeśli mam tool, te reprezentuje jakieś narzędzie, to tu powinienem mieć dostęp do wszystkich napraw tego narzędzia. Jakąś kolekcję dostać i żeby nie martwić się już jak on to z bazy danych pobierze, załaduje, wyciągnie. Co mnie to obchodzi? Ja chcę jednym prostym naprawy mieć dostęp do wszystkich napraw, które właśnie będą gdzieś załadowane z bazy. Tu tu w tym prostym tej prostej instrukcji Nastąpi załadowanie do bazy na podstawie skojarzonych tych modelów tutaj, ładunek danych z bazy, stworzenie obiektów repair, wsadzenie ich do kolekcji i tu zwrócenie ich. Oczywiście mogę z nimi coś tam dalej robić, na je tu wyświetlę, żeby zobaczyć, że to działa. Popatrzcie, jak to pięknie chodzi. Postman. Jedziemy z 11. Tutaj opcją i boom! Jedna naprawa. Tutaj naprawa yy, średnio turkusowa. Nieważne. Jest, jakiegoś tam dnia się zadziała. Następna naprawa. Jeszcze jedna. I cztery, pięć, sze siedem napraw miało to narzędzie. Pechowa sprawa, jakiś straszny syf. Wszystkie naprawy dla tego tulsa. Jak sobie zobaczycie, Tool ID czyli powiązanie każda naprawa ma tutaj Tool ID 10, Tool ID 10, Tool ID. 10, czyli wszystkie te naprawy są związane z tamtą dyszką. Relacja? Larawel pięknie wie o co chodzi. Super się z tego korzysta. Sprawdźmy to w drugą stronę, czyli w sytuacji, w której mielibyśmy odwrotną mechanikę, czyli mamy jakąś naprawę. O tutaj, ten 12 road. Mamy jakąś naprawę, powiedzmy piątą, i chcę pobrać narzędzie. Które tej naprawie podlegało. I tutaj tool. tool. TETUL, tool, który tu był zdefiniowany, widzicie? Hmm? Sprawdźmy to. Postman. I jedziemy. Dwunasteczka. Pyk. Send. Tada da Tool. ID 11, jak się okazało. Proszę bardzo. I tutaj y, nazwa narzędzia Agnieszka, czyli to Agnieszki dotyczyła ta naprawa wszystko pięknie relacja 1 do wielu już widzicie jak laravel to wykorzystuje to nie jest wszystko tam można sobie doczytać o jeszcze ciekawszych jakichś mechanizmach ja jeszcze w następnym odcinku pokażę co gdy mamy relacje wiele do wielu bo i takie są bardzo częste ominąłem relację 1 do 1 ponieważ w moim takim odczuciu jest mało istotna ale jeden do wielu i wiele do wielu to jest coś, czego często używamy. Są tam jeszcze bogatsze mechaniki, jakieś unie, które mogą istnieć gdzieś między tabelami w bazie, i tutaj Laravel też to wszystko odzwierciedla, ale to już są takie bardziej zaawansowane rzeczy, które wynikają z bardziej skomplikowanych relacji między e, tabelami, tak to w pewnym uproszczeniu ujmę. Zatem nie wnikamy aż tak głęboko. Ale jeszcze sobie trochę o tym dopowiemy w następnym odcinku. A dzisiaj jeszcze kilka ciekawostek o modelu, zobaczcie. Ta ostatnia część, trochę taka przegadana już nie tyle będę coś pokazywał, co chcę na pewne rzeczy zwrócić Waszą uwagę. Jeszcze raz odsyłam do dokumentacji, jeśli chcecie zgłębić temat i popatrzeć sobie na inne przykłady. Zobaczcie tutaj. Mogę użyć metody find, kiedy mam jakiś mój model i chcę coś z bazy pobrać, ale więcej niż jeden. Mogę na przykład określić nie jeden ID, ale kilka IDków w takim zbiorze po prostu. Także find ma jakby wiele takich swoich własności. Można powiedzieć, że te metody są generalnie polimorficzne, działają nie na jakimś jednym zestawie atrybutów, ale te atrybuty mogą mieć różne kombinacje i te nasze elastyczne metody będą ładnie działać. Tutaj mamy taki przykład, gdzie mamy jakąś where, czyli zawężamy się w naszym zbiorze i później takim łańcuchem możemy z tego zbioru, czyli weźmy sobie wszystkie narzędzia, które są Agnieszką, może być ich więcej, ale weź tylko pierwszy i tu na przykład mamy jeszcze taki pierwszy lub. Można samo first tutaj by było użyć, o tako i wtedy on by wziął pierwszy. Ale jak mam first or, to jest kolejna taka metoda, która mówi, weź pierwszy z tej wcześniej zawężonej yy, kolekcji, ale gdyby coś poszło nie tak, to wywołaj tutaj te domknięcie. No a ja tutaj akurat w środku mam nic, no ale tu mógł być dowolny kod. Czyli to jest taki mechanizm, weź coś, ale gdyby nie było, to zrób coś, to zareaguj tak. Ten mechanizm. Takich metod, które coś robią, ale gdyby coś nie pykło, robią coś innego. Jest tutaj sporo, chociażby jakieś typu, właśnie first or fail, prawda? Weź pierwsze, ale gdyby coś nie było, to daj 404 i tak dalej. Ten wcześniej, który pokazywałem również. Zatem tutaj znajdziecie w Laravelu dużo takich metod, które są pewnym ciągiem konsekwencji, nie? że coś zrób, ale gdyby nie, to złego i to. I bardzo fajnie skraca pisanie y, kodu tych wielu ifów, których i tak byśmy nie uniknęli, bo chcemy w jakiś sposób błędy i sytuacje dziwne obsłużyć. Laravel już tutaj wiele takich metod dostarczy, które, które to po prostu pozwalają przewidzieć. Y, metoda where do tej pory tu jest domyślnie równa się, ale nie musimy w WHERE używać metody równości. Możemy to na przykład weź sobie wszystkie tule, gdzie nazwa zaczyna się przynajmniej od literki C. C, D, E, F, G i tak dalej, ale A, B o ominę na przykład. Nie? No więc OK, można tutaj podać wtedy trzy argumenty i WHERE zadziała trochę inaczej niż dla dwóch. Będzie niedomyślne porównanie, tylko będzie jakiś taki znak. Jeszcze inne przykłady, to już sobie poszukajcie sami. Mamy też tutaj count. Weź jakiś tam zbiór i policz, ile miałeś tutaj no, tych pobranych rekordów. I wtedy to do zmiennej count wpiszemy. Wtedy to nie będzie kolekcja, tylko właśnie takie zliczenie. Bardzo intuicyjne, naprawdę jest tego dużo. Ja tu chcę tylko jeszcze kilka pokazać, żebyście sobie nie pomyśleli, że tych parę przykładów, które tu pokazałem, to jest wszystko, co w ogóle można zrobić. Nie. To jest po to, żebyście zobaczyli, że w ogóle można i że to jest fajne. Ale już bez własnego studiowania tych technik larawelowych, to i tak ani rusz. To jeszcze tu parę informacji na koniec. Chciałem jeszcze o paru rzeczach wspomnieć, żeby jeszcze pełniej pokazać, jak larawel tu o nas dba i takie różne rzeczy, o których tylko moglibyśmy pomyśleć, on tam prawdopodobnie gdzieś to już ma, gdzieś przewidział. No bo wiecie, jeśli tworzy jakieś aplikacje, to pewne rzeczy się powtarzają, niezależnie od tego, co to za projekt. Tak? Możecie robić skrajnie oddzielne projekty. Nie wiem, tu będzie sklep, a tutaj będzie jakiś nie wiem, kalendarium występów artystów. Coś pozornie zupełnie innego, ale okazuje się, że na tym momencie projektowania, że kiedy patrzymy na te bebechy kodu, to wiele elementów jest bardzo podobna, wręcz identyczna możemy w wklej zrobić całe połacie kodu i właśnie Laravel próbuje to, co się tutaj najczęściej powtarza, jakoś obsłużyć, jakoś nam dostarczyć. Opowiedzmy, możemy sobie na przykład badać dla naszych obiektów, modeli, czy coś się zmieniło w moim obiekcie w stosunku do tego, jak na początku był załadowany w bazie, czyli czy te, jakaś rozbieżność nastąpiła, tak? No bo jak sobie załaduję jakiś obiekt, który Rdzeń miał w tabeli, w jakimś rekordzie, ale potem ja na tym obiekcie pracuję, prawda? No, aplikacja działa, coś się mogło zadziać, jakieś parametry się zmienić. Mogę sobie sprawdzać, czy one są teraz inne niż w bazie danych. Nie muszę ładować z bazy danych na nowo od drugiego obiektu i porównywać. Laravel pilnuje nieustannie gdzieś tam za mnie, czy oryginalne zostały zachowane, zmienione. O, na przykład jest metoda getOriginal i możecie sobie zobaczyć, ona właśnie pozwala. Spojrzeć, jaki obiekt powinien mieć te oryginalne po załadowaniu, jakie ma teraz. Można sobie to zweryfikować. On pamięta te oryginalne wartości atrybutów, tak? Mamy takie metody, jak fill, które gdzieś tam pozwalają coś masowo zmieniać za pomocą jakichś tablic, czy chociażby właśnie takie zlepki, o których wcześniej można było tutaj zobaczyć jak first or, first or fail, i tak dalej. Tu mamy też na przykład first or create, albo OR new. No, bardzo ciekawy miks. Weź pierwszy z jakiejś kolekcji. Gdyby go nie było, to go stwórz i nie dość, że będę miał instancję obiektu, to jeszcze będę miał w bazie danych rekord. A na przykład first or new będę miał instancję obiektu, ale w bazie danych nic się nie utworzy, prawda? Bo może nie chcę mieć, chcę mieć jakiś obiekt danej klasy, ale nie chcę reprezentacji w bazie, no bo i tak może się zadziać, ok? Albo update or create, nie? Modyfikuję, ale jak coś nie pójdzie dajesz nie albo force delete czyli formalnie delete kasuje na miękko ale jeśli sforsuje, to i tak usunie na twardo mimo że mam mechanikę na miękko <grych> prawda no bo ktoś by miał na miękko ale jest sytuacja że chce jednak na twardo i co wtedy spokojnie Laravel o tym naprawdę pomyślał albo taka metoda sadzone delete prawda no. albo replikacja no świetna sprawa mam jakiś model i on ma odpowiednik w bazie danych. No i teraz chciałbym mieć jakiś obiekt, który ma bardzo podobne, dosłownie te same wartości atrybutów, ale nie chce reprezentanta w bazie. Chcę taki sam pusty obiekt, nie wiem, do jakichś chwilowych obliczeń czy coś. Proszę, replikacja, boom, jest. Naprawdę jest ogrom bardzo ciekawych rzeczy w Laravelu. No, Wspomnę chociażby jeszcze o obserwatorach zdarzeniach. Z cyklem życia modelu wiążą się jakieś zdarzenia. O macie tutaj różne takie. No bo wiecie, z tymi modelami coś się dzieje, nie? Mogą być tam zapisywane, modyfikowane, no i zawsze jakieś zdarzenia można tutaj właśnie zauważyć, nie? Na przykład, czy obiekt został zapisany? Zdarzenie, tak? Saved. No właśnie. Albo skasowany, nie? Na miękko, no? To jest jakieś zdarzenie. Mogę sobie utworzyć obserwatorów. Być może zrobię też o tym odcinek, ale to no zobaczymy. Wszystko zależy od czasu, też jest pewna trudność. Laravel ciągle się modyfikuje. Już widzę, że jak zaczynałem i to był Laravel 7, to teraz muszę aktualizować, uczyć się nieustannie. Przy okazji macie taki dowód na to, że no nie da się być programistą i uczyć się raz na 5 lat tego. nie? No trzeba cały czas pilnować, mieć rękę na pulsie, no chyba że zostajemy z jakimś starym. Starą wersją, trzymamy się jej, prawda? Tam już Laravel 15, a ja dalej Laravel 6, bo wtedy się nauczyłem i nie chcę nic więcej. No tak można, tylko to jest głupie, chore, bo po to się coś rozwija, żeby. No, ułatwiać, więc wiąże się to z jakąś edukacją, niestety, a może stety, ale równocześnie, no, tak jest, no, trzeba to przyjąć. Także ja też tutaj miałem tych obserwatorów y, zrobić, ale widzę, że chyba coś tam się znowu pozmieniało. W każdym razie nie jestem pewien, czy się nie zmieniło i dlatego tylko o tym wspomnę. Y, taki fajny mechanizm. Skoro są zdarzenia, to mogę stworzyć klasy obserwujące, które patrzą, jak się z modelem zadzieje, jakiś na przykład tulem, coś tam się zadzieniem zostanie zapisany, to mo mogę uruchomić jakieś monitorujące to wydarzenie metody, które coś tam zrobią. Taki obserwator nie reaguje na, na jakieś wydarzenie. nie? No Fajna sprawa. Zresztą doczytajcie sobie dokumentację. Tak jest po prostu lepiej, jeżeli wam to potrzebne. Niemniej na początku, kiedy się uczymy, takie jakieś bardziej zaawansowane rzeczy nie są prawdopodobnie w ogóle potrzebne, ale chciałem wspomnieć o tym, żebyście nie wytworzyli sobie obrazu, że Laravel jest taki prościutki. O, no, takie prościutkie, tam facet pokazał tutaj trzy rzeczy, to w sumie easy. To jest easy, to jest dosyć proste, ale mówię, to nie znaczy, że jest tylko to proste. Im się tam bardziej zagłębimy, tym bardziej okazuje się, że jest to naprawdę całkiem dojrzałe narzędzie i wiele, wiele, wiele rzeczy pozwala zrobić. No i cóż...